Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dariusz Woźniak, witam serdecznie Państwa w kolejnym odcinku magazynu z Zakółka. Szanowni Państwo, dzisiaj odcinek troszkę techniczny sobie zrobimy. Otóż porozmawiamy sobie o uszczelce pod głowicą. Uszczelka pod głowicą, niewielki plaster materiału, który uszczelnia blok silnika z głowicą. Także w dzisiejszym odcinku powiemy sobie o jak zdiagnozować, czy to faktycznie awaria nastąpiła z powodu uszczelki i czemu tak się dzieje. Zapraszam serdecznie na odcinek. Niektórzy z Państwa może przez całe swoje życie, będąc kierowcą, nie zetknęli się z problemem uszkodzonej uszczelki pod głowicą, ale niektórzy dość często muszą naprawiać silnik pod tym względem. Niektóre auta po prostu mają tendencję do właśnie przepalania się uszczelek pod głowicą, uszkadzania, rozszczelniania się tego elementu. Nie będę wymieniał tutaj konkretnych marek, ale są znane wśród mechaników typy silników, które mają właśnie tendencję do częstszych usterek tego typu. Ale każdy z nas powinien, myślę, że wiedzieć, jak, kiedy powinna się zapalić nam ta czerwona lampka w głowie, że coś jest nie tak właśnie z tym elementem. Objawy usterki tego typu mogą być różne. Pierwszy z takich objawów jest to oczywiście, obserwując na tablicy wskaźników, wahania temperatury naszego silnika dość znaczne. Czy też niedogrzanie silnika, czy też znaczne podniesienie się powyżej tego nominału, czyli około 90 stopni temperatury płynu chłodniczego. I tak jak mówiłem, przyczyn może być kilka. Zacznę od pierwszej, czyli możemy w prosty sposób zdiagnozować, jeżeli nam się silnik przegrzewa, czy pracuje nam silnik wentylatora. Silnik wentylatora przy każdej chłodnicy jest zamontowany po prosty sposób. Oczywiście w miarę zimnym silniku sprawdzamy po prostu ręką, czy w ogóle obraca się pod wpływem naszego ruchu, że tak powiem. Tak jak tutaj sam silnik nie ma oporów, czyli można przyjąć, że silnik nie jest zatarty z powodu wieku, brudu, który tam latami się zbiera. Oczywiście samo to, czy ten wentylator się włącza, czyli po osiągnięciu tych 90 kilku stopni, czy ten wentylator włącza się automatycznie. Można to sprawdzić oczywiście na pracującym silniku, na postoju. Druga rzecz to jest zajrzenie do zbiorniczka wyrównawczego w naszym aucie. Czy na powierzchni płynu chłodniczego nie pływają takie oczka tłuste, tak jak w rosole, tylko że to nie jest oczywiście rosół, tylko najczęściej olej. Bo w różny sposób awaria może się objawiać. Wszystko zależy, w którym miejscu taka uszczelka się przepali i czy olej, który również kanałami krąży przez tą uszczelkę, dostaje się na przykład do płaszcza wodnego w ten sposób właśnie, że olej pojawia się w zbiorniczku wyrównawczym. Kolejna sytuacja. Płyn chłodniczy może się dostać do układu olejowego, a objawy będą tego typu, że po odkręceniu na przykład korka, na korku znajdzie się mleczne, taki osad, tak zwane masło, jak to popularnie się nazywa, czyli płyn chłodniczy zmieszany z olejem w postaci właśnie takiej gęstej zawiesiny, jasno szarej na korku. Jak ta ilość będzie duża, to po wyjęciu samego bagnetu, oczywiście bagnet też będzie w tym kolorze, czyli nie kolor oleju czystego, tylko właśnie mleczny. To już jest absolutne, że tak powiem, ostatnia faza, gdzie musimy już naprawdę udać się do warsztatu w celu naprawy, czy też zdiagnozowania
tej usterki. Kolejnym objawem, który możemy zauważyć sami, to jest, gdy płyn chłodniczy trafia do komory spalania, czyli nie przedostaje się do układu olejowego na przykład, tylko trafia na tłok, zostaje spalony razem z paliwem i wyrzucany oczywiście przez rurę wydechową. I w tym momencie z rury wydechowej wydobywa się mgła, czyli jasny dym, no para wodna, prawda, wyraźnie to widać właśnie w prawne oko, chociaż niekoniecznie, na pewno zauważy, że te gazy, które wylatują z rury wydechowej, to nie jest ten kolor, co zwykle. I kolejny objaw, szanowni państwo, to jest moment, gdy nastąpi rozszczelnienie i gazy spalinowe, ciśnienie idzie w układ właśnie chłodzenia. Wtedy to jest chyba najbardziej efektowne, gdyż syczy, kapie, paruje spod korka, rozszczelniają się, mogą się rozszczelnić węże, ale najczęściej te gazy ulatują najsłabszym elementem, czyli najczęściej korkiem zbiorniczka wyrównawczego, czyli mamy tak zwany po prostu gejzer. Absolutnie nie otwieramy w momencie, kiedy tutaj syczy i paruje, bo oczywiście poparzymy się, musimy niestety odczekać, czy też w takich momentach już to auto nadaje się do scholowania. Absolutnie nie jedziemy, bo możemy jeszcze bardziej pogłębić tą awarię, bo jeżeli chodzi o samą uszczelkę pod głowicą, może sam element nie jest jakiś zbytnio drogi. Wymiana uszczelki, wszystko w zależności od silnika, jaki rodzaj. Ale gdy zbagatelizujemy któryś z tych objawów, możemy przegrzać silnik oczywiście. Może nastąpić jakieś pęknięcie głowicy, a wtedy to już są poważne koszty. Szanowni państwo, i na koniec warto sobie odpowiedzieć na pytanie, czy w ogóle mamy jakiś wpływ na to, na żywotność tej uszczelki. Oczywiście, tak jak wspominałem na wstępie magazynu, niektóre silniki po prostu mają tą tendencję, że co jakiś czas tą uszczelkę trzeba wymienić, bo jakiś na etapie projektu ktoś dał ciała. Ale na pewno my jako kierowcy oczywiście mamy wpływ, czyli kontrolujmy poziom płynu chłodniczego, aby nie dochodziło do przegrzań nawet chwilowych silnika. Sprawdzajmy ten poziom płynu chłodzącego, zaglądajmy pod ten korek, czy już tych objawów nie ma, bo im wcześniej taką naprawę dokonamy, tym na pewno będzie taniej, bo tak jak wspominałem, jeżeli przeoczymy awarię, która już powstała i będziemy dalej kontynuować eksploatację, dojdzie do uszkodzeń kolejnych elementów, zdecydowanie droższych. Także mała rzecz, ale może naprawdę nas dużo kosztować. Dbajmy też o płyn chłodniczy, przede wszystkim właśnie w okresie zimowym, słabej jakości, niekontrolowany, rozrzedzony, potrafi przymarznąć w niektórych rurkach, a tych rurek jest cała masa, cienkich, grubszych. Nawet miejscowe przymarznięcie tego płynu może spowodować to, iż ta uszczelka zostanie nadwyrężona, czy też uszkodzona. Dziękuję serdecznie państwu dzisiaj za uwagę. Mam nadzieję, że informacje dzisiaj przekazane państwu się przydadzą. Do zobaczenia za tydzień.